Z nami Wojciech Rejman. Zwycięstwo w ważnym meczu z Kosmosem Nowotaniec. Jak podsumujesz ten mecz? Mecz na pewno pełen zawirowań, tak? Czerwone kartki, dużo bramek, ofensywna gra, dużo ludzi na meczu. Na pewno to było piłkarskie święto w Łańcucie dzisiaj, tak? I zwieńczone bramką w ostatniej akcji meczu. Super, tak? Można powiedzieć, że szlagier czwartej ligi nie zawiódł. Zdecydowanie tak. No, można powiedzieć, że to była w jakimś tam stopniu może wizytówka czwartej ligi, a też się tej ligi uczę. Pierwszy raz występuję na tym poziomie rozgrywkowym, ale dzisiaj poziom dzisiejszego meczu naprawdę fajny. No właśnie, Wojtku, trafiłeś do czwartej ligi, może zdradzisz genezę, bo takiej chyba jeszcze nie udzielałeś wywiadu mówiącego, dlaczego zdecydowałeś się na ten Stal Łańcut. Tak, faktycznie nie udzielałem żadnego wywiadu w tym kontekście, też się nie wypowiadam, nie mam żadnych portali, żeby informować, co się u mnie dzieje, też cenię sobie swoją prywatność. Miałem takie ustalenia z trenerem Fejo, który bardzo chciał, żebym został w motorze, że po prostu do ogólnie po barażach jakby podejmą decyzję, co dalej ze mną. Ze względów pozasportowych podjąłem taką, a nie inną decyzję. Chciałem wrócić na Podkarpacie, chciałem jeszcze grać na poziomie wyższym, aczkolwiek nie było żadnego zainteresowania moją osobą. Najbardziej konkretny był tutaj prezes Mączka. Porozmawialiśmy, ja też chciałem grać w piłkę jeszcze, ale też już wiadomo, mam swój wiek. Chciałem po prostu wrócić tutaj na miejsce, do Łańcuta mam bardzo blisko ze swojego tutaj miejsca, gdzie pomieszkuję, a więc to są główne czynniki, które wpłynęły być, że z moją najbliższą rodziną, bo do Lublina też dojeżdżałem, a moja rodzina była tutaj i to przeważyło bardzo mocno. Ale czy jeszcze będziesz szedł też w stronę trenerki, coś, bo też mówi się, że też tutaj gdzieś będziesz trenerem, czy to jest wszystko jakaś nieprawda? Znaczy powiem tak, no ja do pewnego momentu koncentrowałem się tylko na piłce, tak? Jakieś kursy trenerskie mam pokończone, ale to teraz jest tak, że trzeba te licencje mieć aktywowane. Na pewno w tym kierunku się dokształcam, rozmawiam z wieloma chłopakami, którzy też jakby po zakończeniu kariery zdecydowali się na ten krok. I tak naprawdę buduję swoją wiedzę, bo to jest jednak przeskok bardzo duży. Aczkolwiek jest to droga, którą chciałbym obrać. Na pewno funkcjonowanie dalej w świecie piłki nożnej, bo to jest moje życie całe. Ambicje sportowe na pewno masz i też tutaj prezes klubu z Łańcuta nie ukrywał, że gdzieś celem tego klubu jest awans. Czy chciałbyś z tym klubem awansować i jeszcze później gdzieś tam zaistnieć w wyższych ligach? Oczywiście, że tak. No, dopóki zdrowie dopisuje, to ja chcę grać w piłkę, tak. Sprawia mi to frajdę, sprawia mi to przyjemność, lubię to robić, chcę grać o coś. Tutaj mamy warunki do tego, żeby grać o awans. To jest, może nie jest to głośno mówione, ale chyba zdajemy sobie sprawę, że takie miasto jak Łańcut, to no, zasługuje na to, aby była tutaj przynajmniej trzecia liga, tak? A więc jeżeli się uda nam awansować, no to super. Jeżeli będzie chęć klubu, żebym dalej tutaj występował i będę przede wszystkim zdrowy, to jak najbardziej tak, no. Ja już wróciłem, można powiedzieć, na stałe tutaj, jeżeli chodzi o moją karierę taką piłkarską, a więc na pewno byłoby to fajne, gdyby tutaj udało się coś zbudować fajnego i jeżeli dołożyłbym do tego jakąś swoją cegiełkę, tak. No, wydaje się, że infrastruktura, zainteresowanie i wszystko świadczy ku temu, że ten Łańcut naprawdę zasługuje na to, żeby grać w wyższych ligach. Chyba się z tym zgodzisz. No pewnie, że tak. Jest miasto rozpoznawalne na pewno w Polsce. Może z Filharmonii i z koszykówki, aczkolwiek no fajnie by było, gdyby też zrobiło się głośno dzięki piłce nożnej. No, nie ukrywajmy, to jest bardzo popularny sport ogólnie w Polsce, nawet sam wczorajszy mecz reprezentacji też to pokazuje. Fajnie jest grać na poziomie centralnym, gdzie już jednak mimo wszystko jest to takie dosyć mocno rozpoznawalne w Polsce, więc ta trzecia liga też się rozwija cały czas, zresztą warto zwrócić uwagę na to, jakie są zespoły, z jakimi budżetami, jacy zawodnicy grają w trzeciej lidze. To już jest fajny poziom. Też nie ukrywam, jestem zaskoczony meczami w czwartej lidze, też poziomem chłopaków z drużyny przeciwnej, z naszego zespołu, bo naprawdę te mecze
są fajne, no wiadomo, to jest inny poziom niż na przykład w Motorze Lublin albo w Stali Rzeszów czy w Stomilu Olsztyn, aczkolwiek no tutaj są fajne perspektywy na to, żeby zbudować coś fajnego i do tego, tak jak wspomniałem wcześniej, światełka, fajna murawa, no coś pięknego grać. Oj, tylko jeszcze zapytam na koniec, jako wychowanek Stali Rzeszów, czy śledzisz, co się dzieje w tamtym klubie, czy dzięki temu, że wróciłeś na Podkarpacie, masz czas, żeby tam uczęszczać na mecze? Pomidor. Dobra, dzięki i powodzenia. Dobra odpowiedź. Artur Boruc.